Ruszyły prace przy budowie obwodnicy Tuchowa. Nowa trasa powstanie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 977. Na ten moment mieszkańcy regionu tarnowskiego czekali od wielu lat. Inwestycje zainaugurowano wbiciem pierwszych łopat przez polityków i samorządowców. Dzisiaj kończą pracę politycy, zaczynają pracę inżynierowie. Ja się bardzo cieszę, że w procesie inwestycyjnym w pierwszej kolejności pracowali polscy inżynierowie w Zarządzie Dróg Wojewódzkich, ale w następnej kolejności będą również pracować polscy i małopolscy inżynierowie, którzy będą realizować tąże inwestycję. Dzisiaj zaczynamy urzeczywistniać to, co do tej pory działo się tylko wirtualnie, bo na papierze i w słowach. Ale to był bardzo, bardzo trudny proces i z tego miejsca chciałabym podziękować wszystkim tym, którzy się przyczynili do tego, że dzisiaj mamy w ręku decyzję na realizację inwestycji drogowej. Inwestycja będzie miała 2,7 km długości. Zaplanowano powstanie 3 rond i 2 wiaduktów nad torami kolejowymi. Rozpoczęcie prac budowlanych nastąpiło przy ulicy Polnej. Łącznik Tarnowski i obwodnica Tuchowa to były te dwie wiodące inwestycje, które przynajmniej mi towarzyszyły przez prawie rok pracy w Urzędzie Marszałkowskim. Dlatego jestem dzisiaj bardzo dumna, że mogę tutaj z Państwem być. Za to bardzo dziękuję i cieszyć się tą jakże ważną dla Państwa inwestycję. Budowa obwodnicy odciąży Tuchów, bo wyprowadzi ruch poza miasto. Obecnie przez centrum przejeżdża kilkadziesiąt tysięcy samochodów dziennie. Budowana obwodnica ograniczy ten ruch, przez co poprawi się bezpieczeństwo. Cieszę się niezwykle, że udało się doprowadzić tę inwestycję do tego początku, w którym dzisiaj mamy przyjemność wbić łopatę i uruchomić proces inwestycyjny. Chciałam bardzo podziękować marszałkowi Smułce za pomoc w realizacji tej właśnie inwestycji, która jest tutaj potrzebna dla okolicznych mieszkańców i całego regionu. Ze względu na potrzebę stworzenia zabezpieczeń powodziowych i obejścia linii kolejowych, budowa tej obwodnicy jest bardzo kosztowna. W sumie za jej powstanie trzeba będzie zapłacić 63 miliony 300 tysięcy złotych. Prawie 49 milionów złotych pochodzi z funduszy europejskich, 12 milionów pochodzi z budżetu województwa, a 2 miliony 800 tysięcy złotych ze środków gminy Tuchów.